5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ulicy Tanowskiej odbył się finał projektu ekologicznego Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz. Z tej okazji zespół wokalny Ósemeczki pod batutą Aleksandry Zakrzowskiej zaprezentował utwory nawiązujące do tematyki projektu. W ramach projektu odbyły się trzy konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych. Uczniowie klas 1-3 wystartowali w konkursie plastycznym Mamy Rady na Odpady. Uczniowie klas 4-6 w konkursie fotograficznym Segregacja w obiektywie. Natomiast uczniowie klas 7-8 w konkursie graficznym Prawidłowa segregacja odpadów. Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz, oczywiście. To jest hasło, które spotyka nas codziennie, które egzystuje wśród nas i którym się spotykamy na co dzień. I dziękuję, że to się stało w tej szkole i to dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję również autorom projektu i wszystkim tu zebranym. Bądźmy z ekologią na ty. Celem projektu było m.in. kształtowanie umiejętności, promocja selektywnej zbiórki odpadów oraz kształtowanie nawyków u dzieci oraz zwiększenie świadomości i wrażliwości problemów ochrony środowiska. Co więcej, dzieci w szkołach miały prowadzone pogadanki, lekcje ekologiczne. Było im wyjaśniane, dlaczego segregacja odpadów jest tak istotna. Szczególnie w dobie kryzysu klimatycznego, jaki mamy w czasach dzisiejszych. Także jest to pierwsza edycja tego projektu Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz. Mamy nadzieję w przyszłym roku po raz kolejny zorganizować ten konkurs. Najmłodsi obywatele gminy Police mieli okazję wykazać się wiedzą w zakresie zasad podziału odpadów domowych, selektywnej zbiórki surowców, postępowania z odpadami, a także rozróżniania rodzajów plastiku. W ramach projektu uczniowie odwiedzili Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Policką Spółkę Transnet oraz punkt selektywnej zbiórki. Organizatorem projektu był Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach. 17 kwietnia o godzinie 12 w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przy ulicy Traugutta 4 w sali nr 9 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Celem będzie przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia ekologiczne.